hali Millennium odbył się ogólnopolski turniej taekwondo ITF pod nazwą Puchar Wybrzeża. Na zawody przyjechało ponad 130 sportowców z całego kraju. Zjeżdżają się zawodnicy z całej Polski, najlepsi zawodnicy z danych klubów, z dobrych ognisk taekwondo jak Lublin, Dęblin. Co prawda zabrakło w tym roku klubów z Wrocławia, z Dolnego Śląska, troszkę osób z Warszawy. Wszystko kosztuje, wiadomo, muszą dojechać, problemów troszkę się narobiło, ale sporo osób przyjechało, jesteśmy w trakcie właśnie teraz przerwy. Przed przerwą było wiele fajnych pojedynków i w układach formalnych, i w walkach, i w technikach specjalnych, więc cieszy to, że do Kołobrzegu, bo tu już jest, wspomnę, 8. cykliczny turniej, jaki organizujemy i mam nadzieję, że w przyszłym roku, jak już planujemy taką troszkę większą jeszcze imprezę, przyjadą goście z zagranicy, tak, z różnych znaczących klubów z Europy. Zdaniem trenera poziom sportowy turnieju był wysoki, a kołobrzescy zawodnicy zaprezentowali się na nim bardzo dobrze. Jasne, że jestem dumny. Samo to, że tutaj przyjeżdżają, że walczą, dają z siebie wszystko, próbują tych pozycji medalowych, to cieszy, jestem dumny. Aczkolwiek zawsze trener chciałby lepiej, tak? Zawsze lepiej, można byłoby zrobić coś lepszego, ale wiemy, że nie zawsze każdy dzień dla zawodnika jest odpowiedni. I choroby, i kontuzje niektórych wykluczają, niektórzy z kontuzjami startują, więc jestem zadowolony. Ireneusz Jasiński niedawno zdobył tytuł mistrza Europy w taekwondo. Teraz przygotowuje się do mistrzostw świata. Już rozpocząłem taki trener przygotowawczy, na razie sam. Trenuję każdego dnia przed treningami moich klubów albo po treningu, około godziny dziennie. A od sierpnia, od początku sierpnia przyjeżdża tutaj prezes ogólnopolskiej organizacji. Przez 2 tygodnie będę typowo z nim robił wszystko pod mistrzostwa świata. Ogólnopolski turniej taekwondo ITF pod nazwą Puchar Wybrzeża odbył się już 8. raz z rzędu.